Fischer, wariant zatrutego pionka. Tu miałem pytanie o zatrutego pionka. Podobno znowu się jakiś bezobjawowy tłumaczył, co to jest zatruty pionek. Wariant zatrutego pionka to jest ten wariant, który my tu zobaczymy. Wariant zatrutego pionka. I to nie jest. Nie, kochani. Lecim, co będziemy się zajmować. Proszę, białe Fischer. Czarne. Białe, jakiś zawodnik. Tringow. Dobry bułgarski arcymistrz. Tringow. Tringow, Fischer czarnymi. Hawana. Hawana przez telefon z Nowego Jorku. Ale tego w zapisach partii nie ma. To trzeba. D6. I to jest wariant Najdorfa. To jest wariant Najdorfa. Gra goniec G5, E6, F4 i tu się nasadza. Kto chce się nauczyć tego, jak grać? Wariant zatrutego pionka. Niech zobaczy frontową partię z szachowego uniwersytetu z Zuzanną Hagarową-Stoczkową. Genialną słowacką arcymistrzynią. Tu ciekawostka. Jest żoną arcymistrza Stoczka. Uczy matematyki w Słowacji. Hetman D2. Białe dają piątka. No to bierzemy. Ja wziąłem i to i Fischer wierzę. Podejrzewam, że Fischer widział wszystkie kilkanaście partii granych przeze mnie tym wariantem. Więc mu było dużo łatwiej. I tu zdania naukowców są podzielone. Fabian Caruana. Jak grał w zeszłym roku w Norwegii, to grał tak. I te partie zobaczymy. Wygrał z Wasilem Lagrafem. O tak grał. Przeciwnik zagrał E5. 10 lat temu uważano, że to obala. Ale 10 lat minęło, już nikt tak nie uważa. Tiu. Fe. Konik FD7 i mamy takie połączenie wariantu zatrutego pionka z wariantem Poługajewskiego, gdzie tylko B5 trzeba jeszcze zagrać. I tu właśnie widać goniec C4 i B5. Taką partię też grałem. Też grałem. Tu Fischer wcześniej, bo to Fischer był. Nie, 2 lata później wzmocnił grę z Mazzonim. I zagrał Hetman A5. I tę partię zobaczymy. Ona czeka w kolejce, więc jej nie pokazuję. Tu postawił gońca na B4, który i ruch mi się zdarzać. Wieża B3. Taki typowy manewr. I tu Fischer się wycofuje na zgół, proszę, placówkę. I hop. Koniś 2 razy broniony, nic się nie dzieje. I w długą. I lepsza czarnych. A dlaczego? Bo białe mają Q. Tiu, tiu. Wieża jako ten kołek, koniec związany, a goniec wystawiony na ostrzał. Zwracam uwagę, goniec wystawiony na ostrzał. I tu Trynkowowi trzeba powiedzieć, że miał klasę. Huknął na e6. Nie pomagało oczywiście, goniec f6. I czarne wygrały. Więc huknął na e6, f6, goniec e6. Tu Fischer miał prosty ruch, nie musiał myśleć, poszedł królem do narożnika. I to już nie trwało dłużej. Prawdopodobnie on nie widział, że wieża jest broniona przez tego tu oto osobnika. Hetman f4, zbić konisia, dać matka, ale po koniś c6. Wieża broni gońca, jak konie bije. Hetman F7. Q. I tu będzie mat. Jednakże nastąpił szachin szach. Ktoś powie szachutek. A nawet pan szachutek. Król H1. I kombinujemy jak Fischera. Hop, ale kombinujemy.
Trzeba po pierwsze wziąć pod uwagę, że Fischer ma figur więcej, więc on zrobił taki sztos, że koniś obronił przed matem, a goniec zaatakował gońca. No to sztos nad sztosy. Wziął koniś E5 na hetmana. Hetman musi iść, a teraz już z gońcem nie tworzy siatki matowej. Skoczek EG4 i nastąpiło podziękowanie. Figur jest porówno, ale wisi goniec. Wisi goniec. Nie można gońcem wyjść, bo nastąpi pan szachutek, pan szachunio i pan matunio, bo tam był dubeltowy pan szachunio. Więc goniec nie ma czasu wyjść, a nie można się obronić tu. I to nie pomaga. Na to można po prostu wziąć figur na figur. Wisi hetman, wisi koniś. Także Fischer go załatwił na sucho. Nie wiadomo, jak to z tym Fischerem. No prawdopodobnie tam z miejscowych Kubańczyków nikt nie oszukiwał, bo Kubańczyki to honorny naród. Skoczek F3. No zobaczmy jeszcze jakieś eksperckie wskazówki. I tu można odejść konisiem na B3. Na odejście konisiem na B3 można zabić śmiechem, a można dać szachutka albo nawet szaszka. Hetman D2 najbardziej pryncypialne. No. I tu jeden jugosławianin polecał skoczek C6. Twierdził, że skoczek C6 i jeszcze bardziej skuteczne. Tę ideę podchwycił chyba jakiś Bułgar czy Grek, już nie pamiętam. Komentuje partię w tej chwili. Podchwycił ten debiut i tak grywa nawet szybciej bez pionka na E6. Więc tu hetman B2 bierzemy. Wieża B1. Hetman A3 i E5. No F5 polecam, to jak Hagarową zniszczyłem. Nawet nie wiedziała, kiedy przegrała. W takim szoku była. Jeszcze przy obiedzie nie wiedziała, co powiedzieć. Powiedziała, że bardzo silnie grałem przy obiedzie. Tak, Hagarowa. Goniec C4. Można i tak. Trzymamy trzy figury. I tu trzeba powiedzieć, że Tryngow zagrał ładnie. Pryncypialnie. Tylko, że Fischer tego nawet nie liczył. On po prostu miał to przeanalizowane. Zimną krwią. Hetman na mata. Pan szachuś. Szachutek. Wytrącamy hetmana. Tam dalej mat na G8 jest broniony. I stworzyliśmy mata podobnego do mechanizmu beniowskiego, ale bez konieczności ofiary hetmana. I wisi goniec. A ja dziękuję za uwagę.